Gospodarze wygrywają 1-0. No i takie pierwsze moje pytanie, czy twoim zdaniem to jest niespodzianka, taki wynik, czy nie? No ja za bardzo nie wiem, co to jest w piłce niespodzianka. No, wygraliśmy 1-0, bo tą jedną bramkę byliśmy po prostu lepsi. No. Po meczu słyszałem, że jeden zawodnik powiedział, że graliśmy beznadziejnie. No to po prostu zapytałem się, jaki jest wynik meczu i to chyba wystarczy. No. Niespodzianki mogą się zdarzać, ale myślę, że nie w piłce nożnej. Drużyna, która strzeliła bramkę, po prostu jest z lepszym zespołem. To chyba źle tym bardziej świadczy o rywalach, skoro drużyna wygrywa i teoretycznie gra beznadziejnie, no to nie chcę się dopytywać, jak grali goście, no bo trzeba przyznać, że ich niemoc w ataku była momentami tragikomiczna, chociażby ta ostatnia akcja w tym spotkaniu, gdzie no już wydawało się, że muszą umieścić piłkę w siatce, ale wasz bramkarz cudem jeszcze interweniował. No to nie powiem, że się udało. No po prostu mieliśmy może troszeczkę szczęścia w pewnych sytuacjach, ale ja mówię, nieudolność przeciwnika w niektórych sytuacjach doprowadziła do tego, że wygraliśmy tą jedną bramką, byliśmy lepsi, nasze zaangażowanie na pewno zostało nagrodzone tym, że mamy 3 punkty. Tutaj w Aleksandrii jest jakaś presja na wynik, czy bardziej podchodzicie do tego, no będąc świadomym, że to jest piłka amatorska na większym luzie, czy jednak mówi się o jakichś konkretnych celach na ten sezon? Presja w A-klasie to tak brzmi trochę dziwnie. No, są takie drużyny, akurat jeździmy regularnie na takie mecze i możesz mi uwierzyć, że gdzieniegdzie i w B-klasie zdarza się, że piłkarze mówią, że grają pod presją. Także to takie pytanie niekoniecznie nie na miejscu. No, widać po chłopcach, z którymi grałem na boisku, no są czasem zestresowani, popełniają bardzo dużo błędów. No. Jest to dla nich jakieś tam przeżycie, nawet wyjść na mecz A-klasowy. No, wiadomo, że ja tam byłem gdzieś tam wyżej, coś widziałem, gdzieś tam grałem. Dla mnie to jest naprawdę przyjemność tutaj przyjść, pomóc koledze Grzegorzowi Lemonkowi i po to tu się zjawiłem. Nic więcej mówię. No, zabawa. Myślę, że zabawa. Właśnie chciałem tak dopytać, rola piłkarza to okej, to jedno, ale czy też jest rola tutaj jakiegoś mentora, trenera? Czy sami zawodnicy też starają się tutaj podpatrzeć, nauczyć coś od bardziej doświadczonego zawodnika, no, który grał na zdecydowanie wyższym poziomie? No, po to tu przyszedłem. Mówię, jestem tu naprawdę zaprzyjaźniony z Grzegorzem Lelonkiem, przyszedłem mu tu pomóc i na boisku i trochę w treningu. Tak, jest to bardzo fajne, bo zawodnicy dopytują się, schodząc nawet na przerwę, dopytują się, co zrobili źle, co mogą poprawić i to jest bardzo miłe, że po prostu słuchają i 2 ostatnie wyniki świadczą. Wygraliśmy 2 mecze, nie straciliśmy bramki, czyli coś świadczy, że jest jakiś postęp i oby tak dalej. Forma dopisuje, bo rozbrat z piłką był duży, ale no chyba pewnych rzeczy się nie zapomina, mogą być jakieś braki, chociażby kondycyjne czy fizyczne, ale no technika, doświadczenie, opanowanie, to wszystko pozostaje. 2 mecze, 0 straconych bramek, gram na środku obrony. To powinno odpowiedzieć na to pytanie. No i ostatnia kwestia, z tego co się dowiedziałem, no to oprócz piłki też jesteś na przykład stałym bywalcem chociażby wernisaży, czy różnych pokazów fotograficznych, tak się dowiedziałem. Mógłbyś powiedzieć, to jest taka twoja odskocznia od piłki nożnej, no i skąd to się wzięło? Może skąd się wzięło, to nie będę mówił, ale po prostu jest, tak, lubię się pobawić fotografią, może nie same robienie zdjęć mnie pasjonuje, ale przeróbka tego zdjęcia, tak, tutaj nawet z Waldemarem Deską jestem czasem na jakimś wernisażu, rozmawiamy, spotykamy się, ciekawi mnie to, mówię, nie sama fotografia, może bardziej przeróbka, jakiś tam fotomontaż zdjęcia, czasem lubię się tym pobawić, jest to jakaś tam odskocznia. Dążysz do tego, idziesz w tym kierunku, czy jednak póki co to takie typowe hobby? Nie, typowe hobby na pewno i nic z tym więcej nie będę robił. Dzięki, gratuluję zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.